Bye.
Mind, czyli to, o czym myślę, jest skierowane na Ciebie. Słyszeliście, chyba znacie Państwo ten fragmencik, prawda? Kto słyszał? I got my mind stayed on you. Kto słyszał? Za chóru gospę. Oni tutaj będą sobie wchodzić, a ja może dwa słowa wstępu, czym jest gospel, dlaczego my to w ogóle robimy, kto to będzie dzisiaj śpiewał i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa, poproszę rękę do góry, kto był na koncercie gospel kiedyś? O, okej, okay, okej, okay. Jakaś jedna trzecia osób, dobra, fajnie. Czy ktoś wie, co to znaczy gospel? Co to znaczy gospel? Godspell. Godspell, dobra, a po naszemu? Co takiego? Bóg mówi. Bóg mówi. Trochę tak, to Bóg mówi, tak zasadniczo gospel to jest Ewangelia, czyli dobra nowina. I drodzy Państwo, my będziemy może dzisiaj w Ośrodku Kultury, w takim miejscu, gdzie może nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby rozmawiać o Bogu, o dobrej nowinie, o Jezusie, ale przyjeżdżamy do Państwa z muzyką gospel i nie da się o Bogu tutaj nie mówić. Będziemy starali się zachęcić Państwa do tego, żeby razem śpiewać, razem klaskać i uczestniczyć w tym koncercie, bo na koncertach gospel to nie ma tak, że jedni śpiewają, a drudzy słuchają. Tak jest w filharmonii, a w gospel jest troszeczkę inaczej, ale do tego myślę, że jeszcze dojdziemy. Drodzy Państwo, na scenie tutaj ustawia się 75 osób, uczestników warsztatów gospel. I drodzy Państwo, oni jeszcze wczoraj wieczorem nie znali żadnego z tych utworów, które dzisiaj będą prezentować. Będą prezentować utwory po polsku, po angielsku. Tych utworów będzie aż 11. I drodzy Państwo, w harmonii trzygłosowej, dwugłosowej, soprany, alty, tenory. Wydaje mi się, że teraz jak już się ustawili, to naprawdę wielkie brawa dla nich, bo kawał roboty wykonali. I jeszcze tak pięknie wyglądają. Drodzy Państwo, ja bym chciał też przedstawić naszych instruktorów, bo warsztaty gospel prowadzone są przez osoby doświadczone, dyrygentów chóralnych i zacznę może od naszego gościa specjalnego, który przyleciał do nas specjalnie do Państwa, dla Państwa do Namysłowa. Proszę. On się nigdy nie kończy.
Good evening, everyone. Dobry wieczór wszystkim. It's truly an honor and a pleasure for me to be here with all of you. Dla mnie to zaszczyt i wielka przyjemność, że mogę być dzisiaj z wami dzisiaj wieczorem. I'm trying not to smile so much so I don't look weird. Staram się nie uśmiechać tak bardzo, żebym nie wyglądał dziwnie. But I'm really, really excited to be here. Ale naprawdę cieszę się, że mogę tu być. A lot of people ask me, what do I think about Poland? Wielu ludzi mnie pyta, co myślę o Polsce. Well, I haven't seen very much of Poland. Wiele Polski tak naprawdę nie widziałem jeszcze. But I've seen all of you. Ale widziałem was wszystkich. And if this is the representation of Poland, a jeżeli to jest reprezentacja Polski, I love it. To kocham Polskę. I'm going to do a whole lot of talking, but right now we're going to do a little singing. Ja jeszcze będę mówił, jeszcze dużo będę mówił, ale teraz może zaśpiewamy coś. The song says, Jesus, I love you. Ta piosenka mówi, Jezu, kocham cię. If you were there,
So I'm moving this along. I need your help. Potrzebuję waszej pomocy. I need your help. Yeah. Now don't worry, the songs aren't going to do that. Nie bójcie się, w piosenkach tak nie będzie. All right, here we go. You can sing along, you can dance if you want, just have a good time. Okay, zaczynamy. Jeśli chcecie, śpiewajcie z nami, tańczcie. Every praise is to our God. Every praise, go. Are you ready? Yeah! All right. Thank you.
some more. Okay, dostaniecie więcej. Since you asked. Skoro prosiliście. Okay, now we're gonna do a song. This particular style song is called a toe tapper. Teraz zaśpiewamy taką piosenkę, która ten styl muzyki się nazywa takie dotykanie stopami o podłogę. They simply call it a toe tapper because when you hear the music, it makes you tap your toes. Dlatego tak nazywają, ponieważ jak usłyszycie tę muzykę, to będzie wam się chciało ruszać stopami. The song says, I